Dzień dobry. Szczerze powiem, że tak bardziej, żeby przetestować inne ułożenie innego mikrofonu, bo walczę z pogłosem w miejscu, gdzie nagrywam. Korzystając z okazji, to nie jest reklama, nie mam z nimi nic wspólnego w żaden komercyjny sposób, ale pierwszy raz kupowałem coś w sklepie Zegarki Zielona Góra, pewnie dość znanym i popularnym, i muszę powiedzieć, że samo doświadczenie kupowania było bardzo fajne. Zadzwoniła do mnie miła pani, która poinformowała mnie, że rzeczy, które dla mnie gromadzili, żeby przysłać, już są gotowe i za chwilę wyruszą w drogę. Generalnie czułem się zaopiekowany i to było miłe. A co tam kupiłem? Ano, jakieś imponderabilia okołopaskowe. Jedną z rzeczy była taka oto klamra. A drugą rzeczą było coś, co chciałem na własne ręce, na własne oczy, na własnymi zmysłami zobaczyć, czyli bransoleta do Hydroconquesta. Otwieram. Muszę jeszcze co prawda dopasować sobie długość i sprawdzić co i jak, ale muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o jakość dopasowania do koperty i tego typu rzeczy, to jest całkiem fajnie. Bardzo wygodnie się ją zakładało i pierwsze wrażenie jest pozytywne. Finalnie po dopasowaniu została nam jeszcze jedna naklejeczka i to tyle. Zdecydowanie zegarek zrobił się bardziej dobitny na tej bransolecie, ale sama bransoleta jest spoko. Nie jest jakaś wybitna, nie jest nie wiadomo czym, ale jest posadzony na bransolecie. Zobaczymy, czy będzie mnie ciągnęło szybko już z powrotem do gumy, czy zostanie w metalowej zbroi.